Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu webinarowym organizowanym wspólnymi siłami przez firmę Sancom i CAM. W firmie CAM zajmuje się sprawami technicznymi, a w głównej mierze w tej chwili właśnie sprawami rozwoju oprogramowania do procesów wspomagania, procesów projektowania. I dzisiejszym tematem, w zasadzie dwoma tematami naszego spotkania będą krótka prezentacja produktowa nowych rozwiązań w ofercie firmy CAM, którą poprowadzi pan dyrektor Włodzimierz Mroczek, i druga część poświęcona aspektom wykorzystania oprogramowania CAM SET i CAM OZC do realizacji celów związanych z modelowaniem instalacji i realizacją celów związanych z projektowaniem BIM. Może zabrzmi to dla niektórych z Państwa dziwnie, ale mogę Państwu powiedzieć na wstępie, że jeżeli używacie Państwo oprogramowania CAM SET albo CAM OZC, to już jesteście w projektowaniu BIM. A jak to wygląda, to w drugiej części spotkania. Ja miałbym tylko parę kwestii jeszcze technicznych, zanim zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Mianowicie po pierwsze, macie Państwo tutaj taki panel z prawej strony sterujący, w którym możecie Państwo zadawać pytania. Jeżeli starczy nam czasu i wiedzy, to postaramy się oczywiście na te pytania dzisiaj na końcu naszego spotkania odpowiedzieć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to proszę o wyrozumiałość. Mogą wystąpić pewne niedociągnięcia techniczne, chociażby z racji tego, że zarówno prowadzący dzisiejsze spotkanie, jak również organizator, no, wszyscy łączymy się tutaj zdalnie, tak jak i Państwo, w związku z tym będą momenty przestoju związane z przekazywaniem dowodzenia, panelu sterowania, głosu i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie. Jeszcze tylko króciutko przypomnę, że został zaplanowany cały cykl spotkań webinarowych. Ich tematykę znajdziecie Państwo na stronie Sancomu w zakładce ogłoszenia o szkoleniach. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie. Natomiast jesteśmy już po pierwszym szkoleniu, które prowadził pan Piotr Wereszczyński, mianowicie została wprowadzona nowa wersja oprogramowania CAM SET 7.2 ze znacznie ulepszonymi i zmienionymi funkcjonalnościami w zakresie grafiki, w zakresie projektowania ogrzewania podłogowego. Mało tego, ta wersja już jest tak naprawdę dostępna. Możecie Państwo próbować pobierać ze strony wersje próbne, ale również zwrócić się do CAM-u o no, wyposażenie po prostu w licencję i umożliwienie wykorzystywania również wersji kamowskiej, jak to w drugiej części. Także w tej chwili jeszcze tylko bym prosił króciutko, żebyście Państwo w tej zakładce question napisali, czy mnie słychać, żebyśmy mieli pewność, że mamy kontakt z sobą. To będzie dla mnie taki sygnał, że wszystko jest w porządku. I w tej chwili przekazuję już głos panu Włodzimierzowi Mroczkowi, który poprowadzi pierwszy blok 15-minutowy na temat nowych rozwiązań w systemie CAMTER. Witam Państwa serdecznie. Króciutko o firmie CAM. CAM jest największym polskim producentem systemów instalacyjnych używanych w instalacjach wewnętrznych, takie instalacje jak centralne ogrzewanie, ciepła, zimna woda, sprężone powietrze, instalacje przemysłowe, instalacje przeciwpożarowe. No taką dewizą naszą jest multisystemowość. Można powiedzieć to, co w instalacjach wewnętrznych, to łatwiej jest powiedzieć, czym się CAM nie zajmuje, niż omówić wszystkie nasze obszary działalności. Na dzień dzisiejszy przygotowałem taki krótki temat dotyczący zespołów rozdzielaczy mieszkaniowych, krótko nazywamy to ZRM. Coś, co powinno projektantów was, Państwa zainteresować. Prosiłbym o pytania, na które postaram się odpowiedzieć na końcu swojego wystąpienia. Cóż to są te zespoły rozdzielaczy mieszkaniowych? Zobaczmy, jak to licznikowanie mieszkań wygląda obecnie najczęściej, czyli takie zabudowa szachtu, można powiedzieć, tak popularnie zwane są to szachty. Zalicznikowanie poszczególnych mieszkań wykonane na budowie przez instalatora. Widzimy tu część jakby wodociągową, zrobioną z kształtek polipropylenowych, już wykonywanych na budowie, oraz część centralnego ogrzewania poniżej, z kształtek stalowych zaprasowywanych
No można powiedzieć, że to jest nawet dość przyzwoite wykonania, które macie Państwo na zdjęciach. Często bywa tak, że no, są to rozwiązania zupełnie niepowtarzalne. Na każdej budowie inaczej to wygląda. No i pojawił się pomysł, który opracowaliśmy wspólnie z dużym deweloperem polskim, który zgłosił nam taki temat, że właśnie mają takie szachty na, można powiedzieć, porządku dziennym, bo budują kilkaset mieszkań rocznie. Chcieliby takie rozwiązanie, które by im może oszczędziło trochę czasu, byłoby bardziej eleganckie, no i przede wszystkim jakieś znormalizowane. I na tej bazie powstał właśnie zespół rozdzielaczy mieszkaniowych. Coś, co widzicie Państwo na zdjęciu. Gotowy zestaw do wbudowania na budowie. Co my dzięki temu zyskujemy? Bardzo szybki montaż. Taka dwuosobowa załoga może takich zestawów 2-3 zamontować dziennie. Natomiast jeżeli mają to zrobić z kształtek, no to najczęściej kończy się na jednym takim rozwiązaniu dziennie. Wiadomo, jak teraz jest trudno z siłą roboczą, po prostu coraz ważna rzecz to jest oszczędność czasu na budowie, czyli to jest ten pierwszy zysk. Konstrukcja powtarzalna, kompaktowa budowa, no, wygląda to wszystko estetycznie, bardzo to jest istotne. I w dodatku zaoszczędzamy powierzchnię mieszkaniową. Myśmy się pokusili o taką symulację, ile tak naprawdę to zajmuje mniej miejsca niż to, co instalator robi na budowie. Na 100 mieszkań mniej więcej 3 metry kwadratowe. Wydaje się niedużo, ale to są konkretne metry kwadratowe zaoszczędzone z powierzchni użytkowej mieszkań. Coś, co ten deweloper może dodatkowo zaoferować klientom. Z jakich elementów składa się taki zestaw rozdzielaczy? No, jest rama nośna, do której przymocowujemy nasze rozdzielacze. Moduł centralnego ogrzewania. Każdy ten moduł troszeczkę na wyraźniejszych zdjęciach sobie jeszcze oddzielnie omówimy. Na górze moduł zimnej wody z rur polipropylenowych i moduł ciepłej wody. Rama konstrukcyjna z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Widzicie Państwo tu asortyment, który mamy w stałej ofercie. To jest od 2 mieszkań do 8 mieszkań. No, raczej rzadko się zdarza, żeby z takiego jednego zespołu rozdzielaczy mogło być więcej mieszkań przyłączonych. To po prostu architektonicznie raczej się nie zdarza. Są pokazane również wymiary. No, najszersze taki, czyli ten 8-wyjściowy rozdzielacz zajmuje niecałe 90 cm. Natomiast waga od 13 kg do 36, oczywiście waga nie samej ramy, tylko łącznie z rozdzielaczami. Jeśli chodzi o sam moduł centralnego ogrzewania, składa się z kolektorów ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Wyposażony jest w filtry, zawory odcinające, zawory, specjalne kształtki do osadzenia czujki ciepłomierza. No i między te dwa zawory odcinające wprowadzany jest sztucer, bo wszystko jest to u nas w fabryce sprawdzone ciśnieniowo, przygotowane do zamontowania i do próby ciśnieniowej już na budowie. Widzimy tutaj rysunki. Wstawkę, która zastępuje nam licznik, czy to wodomierz, czy ciepłomierz, wykonujemy z polipropylenu. Ona jest tak naprawdę przygotowana tylko do próby ciśnieniowej, takiej na 10 bar, próba zimną wodą. I nie jest to element oczywiście, który mógłby stać długo pod ciśnieniem. My przewidujemy, że 48 godzin będzie poddany temu ciśnieniu próby. Natomiast później oczywiście trzeba to jeszcze przed zastąpieniem, wstawieniem tutaj ciepłomierza czy wodomierza, należy to ciśnienie zredukować.
Ta część centralnego ogrzewania jest przygotowana do wody instalacyjnej bądź roztworu glikolu nawet do 50%. Jeśli chodzi o moduł ciepłej i zimnej wody, wykonywany jest z rur polipropylenowych. Zwróćmy uwagę, że nie ma tutaj trójników, już robimy to na takich złączkach siodełkowych. Nie widać na zdjęciu, ale też jak gdyby pozostawiamy bose końce z obu stron tej rury, także można to podłączyć zarówno z lewej strony, zarówno z prawej. Wcześniej dodawaliśmy zaślepkę, już była zamontowana, ale ponieważ różne są sytuacje na budowie, klienci sobie życzą raczej, żeby to oni o tym decydowali, z której strony podchodzą do rozdzielacza. Zobaczmy, jak to wygląda na rysunku technicznym. Również krótce w miejsce wodomierzy, wodomierz ciepłej wody, wodomierz zimnej wody, też przygotowany do próby ciśnieniowej 10 bar. Wszystko, całość szczelna, sprawdzona już na etapie produkcji. No, widzimy tutaj może takie bliższe zdjęcia tych kolektorów polipropylenowych. Standardowo już dobieramy tak, że kolektor dla zimnej wody ma średnicę zewnętrzną 50 mm, do ciepłej wody 40 mm. Oczywiście jest możliwość również przyłączenia cyrkulacji ciepłej wody. Zobaczmy, jak to wygląda z boku. Cały ten zestaw jest tak przemyślany, żeby tutaj rury mijały się między sobą, żeby nie było jakichś kolizji, żeby łatwo było je przymocować. Od dołu połączenia gwintowane, zarówno na polipropylenie, jak i do stalowych, do mosiężnych kształtek na rozdzielaczu centralnego ogrzewania. Przewidujemy albo boczne podłączenie do tego rozdzielacza. Piony mogą być z obu stron, tak jak widzimy na górnym rysunku, albo rury są jakby równolegle, bądź ustawione szeregowo za sobą. Ewentualnie z jednej strony oba piony i centralnego ogrzewania, i wodociągowe. No, nieprzewidywany jest taki system, gdzie będzie to za tym naszym rozdzielaczem zeterem. No, przede wszystkim chodzi tutaj o dostępność i do jakiejś obsługi samych pionów. No i zwróćmy uwagę, jak to wygląda już na gotowo. Wstawione w szak, który był wcześniej przewidziany do takiego samodzielnego montażu przez instalatora, czyli widzimy, ile tu jeszcze wolnego miejsca zostało. Z lewej strony mamy piony wodociągowe z polipropylenu, z prawej strony są to piony centralnego ogrzewania z rury stalowej ocynkowanej, czyli z systemu Canthern Steel. No, widzimy, jakie to estetyczne i można powiedzieć bardzo, bardzo wygodne. Zwróćmy uwagę, czy są jakieś pytania. Nie widzę pytań. To ja dziękuję serdecznie Państwu. Natomiast no jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć na temat współpracy z firmą Suncom. Jeżeli Państwo chcieliby uzyskać program w wersji firmowej, czyli w wersji CanSet, proszę go zamawiać na stronie Suncomu. Oczywiście takie zamówienie trafi do nas, do naszych regionów, tam zostanie zweryfikowane przez dyrektora regionu. Mamy 6 takich regionów w Polsce. No, chodzi tu o to, że jeżeli macie Państwo dostać taki program za symboliczną złotówkę, to no, musi to być jakby wspólny interes. I to można powiedzieć, musimy nawiązać jakąś współpracę, podpisać umowę projektową.
wtedy możemy rozmawiać o właśnie takim przekazaniu praktycznie bezpłatnym programu. Ja ze swojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za spotkanie. Tak, mam nadzieję, że już Państwo mnie słyszycie. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Mroczkowi za tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście te wszystkie informacje są dostępne również na stronach firmy KAN. Natomiast w tej chwili przejdziemy już do spraw związanych z oprogramowaniem KAN-CET i KAN-OZC oraz wykorzystaniem ich do realizacji procesów projektowania BIM. Na samym początku chciałbym pokazać, skąd można zaczerpnąć to oprogramowanie. Otóż przy współpracy z firmą Sancom został uruchomiony taki moduł dystrybucyjny, moduł sprzedażowy oprogramowania KAN-TERM. Jeżeli Państwo na stronie Sancomu wejdziecie w zakładkę sprzedaż, to tutaj będzie oprogramowanie KAN-TERM. Tutaj ta sprzedaż oczywiście jest takim umownym hasłem, bo tak naprawdę to składacie Państwo wniosek o licencję. Ten wniosek trafia do odpowiedniej osoby regionalnie związanej z Państwa lokalizacją, oczywiście z firmy KAN, która nawiąże z Państwem kontakt i ustali szczegóły, w jaki sposób te licencje zostaną Państwu dostarczone i no, umożliwią jak gdyby wykorzystanie. Natomiast ja w tej chwili chciałbym się skupić na tym, co tak naprawdę macie Państwo tutaj dostępne. Otóż firma KAN od wielu lat współpracuje z firmą Sancom, staramy się sponsorować wersje firmowe i jakby dążyć do tego, żeby stale te wersje były jak najbardziej aktualne, jak najbardziej zbliżone do tego, co w tej chwili Sancom nowego dostarcza na rynek. Stąd też, jak Państwo zobaczycie, tutaj jest kilka takich pakietów oprogramowania. Pierwsza sprawa to wtyczka KAN-CET for Revit 2.0. Jest to taki plugin na oprogramowanie serii Revit, który dodatkowo wprowadza do tego oprogramowania pewne typowe funkcjonalności związane z projektowaniem czy rysowaniem rodzinami produktów KAN. Tutaj mam na myśli systemy rurowe, ale nie tylko, o tym za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiali. Natomiast ta wtyczka jest takim podstawowym elementem, podstawową platformą wymiany danych pomiędzy programami serii CET i OZC i programem Revit. Dzięki temu możecie Państwo wyniki swojej pracy zapisywać czy też przeeksportować do programu Revit, realizując w ten sposób proces również projektowania BIM. Tak naprawdę ten proces projektowania BIM, on już od pewnego czasu funkcjonuje w oprogramowaniu CET i OZC, dlatego że te programy tworzą wewnętrzne modele 3D. Problem tylko polegał na tym, że właśnie były to modele wewnętrzne. W związku z tym podjęliśmy współpracę z firmą Sancom po to, żeby stworzyć mechanizmy, które potrafią te wewnętrzne modele 3D przenieść do bardziej szeroko stosowanych, łączących różne branże, programów graficznych, które są dedykowane do realizacji projektowania w systemie czy w technologii BIM. I mam nadzieję, że to się udało i dzisiaj jak gdyby pokażemy, w jaki sposób można wykorzystywać, efektywnie wykorzystywać oprogramowanie KAN-CET i KAN-OZC do tego, żeby ta komunikacja dosyć sprawnie zadziałała w obie strony. W związku z tym, to co Państwu powiedziałem na początku, że stosując już w tej chwili oprogramowanie KAN-CET czy KAN-OZC, projektujecie tak naprawdę Państwo w BIM, jest to jak najbardziej prawdziwe. Polega to tylko na tym, że na razie wykonujecie modele wewnętrzne, natomiast oczywiście możemy te modele, chociażby poprzez tą wtyczkę KAN-CET, przenosić na inne platformy, które tak naprawdę służą do koordynacji wielu branż. Jeżeli chodzi o dostępność oprogramowania, to ono w tej chwili zostało scalone w takie pakiety, bo proces projektowania traktujemy jako pewnego rodzaju dochodzenie do wyniku końcowego, czyli zaczynamy
z reguły od strat ciepła dla obiektu, potem projektujemy instalacje wewnętrzne, grzewcze, instalacje wody. OZC jest program, który służy do obliczenia strat ciepła, obciążeń cieplnych pomieszczeń, jak to już się mówi, według nowej normy, na potrzeby projektów CEO, ale tak naprawdę jest to kombajn, który również wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej, czy swoją charakterystykę energetyczną, jest w stanie na bazie tego samego stworzonego modelu budynku wykonać różnego rodzaju obliczenia, łącznie z sezonowym zapotrzebowaniem na energię do potrzeb audytu chociażby energetycznego. Także w tej chwili OZC wykonuje, no, można powiedzieć, wszystkie obliczenia wymagane w procesie projektowania, w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. CANSET jest to program, który ma w sobie trzy moduły, trzech typów instalacji. Instalacje grzewcze, i oczywiście też ogrzewania podłogowego. Jest to moduł CO, CC jest to moduł do instalacji chłodzących, H2O moduł do instalacji wody ciepłej, zimnej, oczywiście też cyrkulacji. Dzięki zblokowaniu tych trzech modułów tak naprawdę w jednym programie jesteśmy w stanie w jednym pliku projektowym wykonywać trzy typy instalacji, prowadząc już wstępnie na etapie projektowania ewentualnie koordynację co do lokalizacji tych instalacji, rozwiązywania kolizji itd. Ale oczywiście nie jest to wymagane, każdy może używać takiego modułu, jaki w danej chwili jest potrzebny. W związku z tym, tutaj, żeby nie komplikować systemu zamówień, nie wprowadzamy, tak jak to kiedyś było, rozbicia na poszczególne licencje, tylko od razu macie Państwo możliwość doposażenia się w pełną wersję programu z licencjami dotyczącymi tych trzech modułów, żeby w zależności od Waszych potrzeb móc efektywnie wykorzystywać to oprogramowanie. Zwracam tylko uwagę na jedną rzecz. Są dwa pakiety, CAN Basic i CAN Pro. CAN Basic jest to w pełni funkcjonalna wersja. Jedyna różnica w stosunku do wersji Pro to jest to, że tutaj nie wystąpią funkcje umożliwiające import i eksport danych z programem, czyli wymianę danych z programem Revit. Jest to takie rozbicie, bo aczkolwiek w tej chwili w wielu już inwestycjach proces projektowania BIM staje się wymogiem, dotyczy to w tej mierze dużych obiektów użyteczności publicznej, to jednak nie wszyscy jeszcze pracują w tym modelu. W związku z tym te wersje Basic są dla nich w zupełności wystarczające. Mało tego, gdyby się okazało nagle, że jednak ten model 3D jest potrzebny i potrzeba go wyeksportować do programów zewnętrznych, architektonicznych, to oczywiście można go wczytać, taki projekt programem w wersji Pro, przeliczyć, wyeksportować i w ten sposób jakby rozwiązać ten problem. W związku z tym dwa rodzaje pakietów. Każdy może wybrać tą wersję, która w tej chwili jest potrzebna. Mam nadzieję, że nie ma potrzeby dłuższego rozwijania tutaj tematu dostępności tych oprogramowań. Chcę tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że w tej chwili jest już ta dostępna najnowsza wersja SETA, wersja 7.2 ze znacznie usprawnioną grafiką, znacznie usprawnionymi procesami projektowania ogrzewania podłogowego. Bardzo ciekawe rozwiązanie i tutaj serdeczne podziękowania dla firmy Sancom, no, która rzeczywiście jak gdyby wzięła pod uwagę wszystkie zgłoszenia z rynku, potrzeb w zakresie ułatwień graficznych, rysowania, planowania i tak dalej ogrzewania podłogowego. Mamy nadzieję, że oczywiście nie jest to koniec rozwoju, bo tych zgłoszeń, tych pomysłów jest jeszcze więcej, natomiast jest to naprawdę już w tej chwili milowy krok w zakresie usprawnień w procesach projektowania ogrzewania podłogowego. Dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią pierwszego webinarowego spotkania, które też się zostało opublikowane jako film, jako wideo dostępne na stronach Sancom. Tam w skrócie zobaczcie Państwo, jakie to zmiany zaszły w tymże oprogramowaniu. Tyle na temat dostępności oprogramowania, ich wersji i przechodzimy, proszę Państwa, w tej chwili już do aspektów związanych z projektowaniem. Gdybyśmy chcieli tak ogólnie, bardzo ogólnie powiedzieć, co to jest to projektowanie czy technologia BIM, to można stwierdzić jedno. Jest to tak naprawdę modelowanie obiektów w taki sposób, który umożliwi nam monitorowanie całego życia tego obiektu na różnych jego etapach.
Oczywiście w naszym ujęciu będzie to budynek wraz z pełnym wyposażeniem technicznym. I to monitorowanie ma na celu jak gdyby usprawnienie i zoptymalizowanie zarówno procesów projektowania, jak i procesów wykonawczych, ale również ułatwienia później eksploatacji tych. W związku z tym trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że no tutaj nie jest to kwestia tylko i wyłącznie fizycznego odzwierciedlenia, jak najbardziej pełnego odzwierciedlenia samego budynku technicznego, jego wyposażenia w aspekcie modeli 3D elementów, ale też odpowiedniego opisu i odpowiedniej porcji informacji, która jest dostarczana o tych elementach, która ta informacja ma nam umożliwić realizację zadań na poszczególnych etapach życia obiektu. Oczywiście w przypadku projektowania będzie to rozwiązywanie kolizji, będzie to optymalizacja i ekonomiczna, i techniczna instalacji, a na etapie realizacji no, będzie to, że tak powiem, kwestia nadzoru nad jej poprawnym zamontowaniem, wykorzystaniem elementów i tak dalej. Na etapie eksploatacji będzie to kwestia monitorowania konieczności wymian, konieczności walidacji elementów i tak dalej. Tak naprawdę wszyscy uczymy się tej technologii BIM, natomiast co można powiedzieć? Otóż no w tej chwili jak gdyby podstawową platformą w naturalny sposób do realizacji projektowania w BIM została wyeksponowana grupa oprogramowania związana z architekturą. Dlaczego? No bo jest to naturalne, na początku powstaje architektura, a potem zaczynamy tą architekturę, konstrukcję wyposażać, doposażać w różnego rodzaju elementy instalacyjne i zresztą nie tylko. W związku z tym tak naprawdę te platformy są tymi platformami, które powinny służyć koordynacji różnych branż. W związku z tym w przypadku naszej branży sanitarnej tak naprawdę my musimy dostarczać modele 3D instalacji, które no, będą w stanie zafunkcjonować na tych platformach. Najbardziej popularnym w tej chwili oprogramowaniem w tym zakresie architektonicznym wydaje się oprogramowanie Revit. W związku z tym w pierwszym etapie postanowiliśmy wprowadzić możliwość do programów wersji firmowych CANSET i CANOZC, możliwość współpracy z Revitem w zakresie eksportu czy wymiany w ogóle danych o budynku, a później o instalacji. Oczywiście platform wymiany danych może być więcej, formatów wymiany danych też może być więcej. Myślę, że jest to kwestia no, przyszłości i dalszego rozwoju oprogramowania, natomiast już w tej chwili jesteśmy w stanie efektywnie tworzyć modele 3D i pokazywać je w Revicie, dołączać jako techniczne wyposażenie budynku. To tyle tytułem wstępu, bo sam temat jest bardzo, bardzo szeroki. I może na sam początek otworzę w Revicie projekt jakiegoś tam przykładowego domku, żeby pokazać, co my tak naprawdę możemy zrobić w zakresie pierwszego etapu projektowania, czyli generalnie no, uzyskania jakiejś architektury na potrzeby obliczenia chociażby strat ciepła budynku, a potem zaplanowania, zaprojektowania instalacji. No więc mamy tutaj jakiś taki modelowy obiekt i wspomnieliśmy Państwu o tym pluginie CAN Set for Revit. Ten plugin po zainstalowaniu dodaje odpowiednie okno funkcyjne. Jak Państwo zobaczycie w tym oknie funkcyjnym, pojawia się szereg elementów, które no, przystosowują jak gdyby możliwości stosowania systemu CANTERM do wymogów Revit, a mianowicie dostarczamy w tym pluginie rodziny wszystkich systemów rurowych, dostarczamy w tym pluginie no, również elementy armatury w takim ujęciu no name albo default, jak to woli. Chodzi o to, że nie jest armatura ściśle związana z producentem, ale armatura, którą można postawić jako model i odpowiednio opisać. Dostarczamy również systemy rozdzielaczy.
Dostarczamy w tym pluginie również pewne elementy logiki związanej z łączeniem elementów. O tym pluginie to jeszcze szerzej Państwu powiem za chwilkę, natomiast w tej chwili tylko takie ogólne informacje. Plus dochodzą dwie funkcjonalności związane z wymianą danych pomiędzy programami SET i OZC. Mianowicie możemy zaimportować instalację z programu, model instalacji utworzony w programie SET, albo wyeksportować bryłę budynku na potrzeby obliczeń cieplnych do programu OZC. Tak naprawdę powinniśmy zaczynać od tego, że zajmujemy się eksportem danych z Revita, no bo one nam posłużą do tego, żeby po pierwsze mieć jakieś podkłady budowlane do wrysowania instalacji, czy też mieć bardziej zaawansowany model instalacji, przepraszam, model budynku na potrzeby obliczeń strat ciepła. Do tego służy właśnie eksport do formatu, eksport bryły budynku do formatu GBXML. Jest to taka specjalna funkcja, która umożliwia nam wyeksportowanie tej architektury. I tutaj no muszę teraz się pilnować, żeby zapisać to w odpowiednim miejscu, żeby potem łatwo to było znaleźć. Spróbujemy wyeksportować sobie tą architekturę. No, założymy jakiś tam folder nowy. Załóżmy jeden właśnie do tego folderu i zapiszę. Ten eksport się odbył poprzez format wymiany danych GBXML i za chwilę będę mógł go wykorzystać w OZC. Jak to zrobić, to powiem. Natomiast trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że sprawa nie wygląda tak prosto, jakby się wydawało. Otóż generalnie problemem tych wszystkich platform architektonicznych czy oprogramowania, tworzenia architektury w 3D jest to, że po pierwsze nie ma jednego spójnego standardu rysowania. Nie wszystkie elementy mogą zostać opisane w taki sposób, w jaki powinny zostać opisane po to, żeby móc być efektywnie od razu wykorzystane do metodyk obliczania, czy to strat ciepła pomieszczeń, czy też innych elementów. I w związku z tym taki eksport może powodować sytuację, że będziemy mieli sporą ilość danych do uzupełnienia w OZC po to, żeby takie obliczenia wykonać. Jak przeprowadza się analizę takich danych, to za chwilkę Państwu pokażę. Chcę tylko przy tej okazji powiedzieć o jeszcze jednej możliwości wyeksportowania architektury tutaj z Revita. Otóż, jeżeli by się okazało, że taki eksport bryły budynku przez format GBXML no, dał dosyć mizerne rezultaty, no to jeszcze możemy posiłkować się wyeksportowaniem architektury no, do takiej tradycyjnej formy plików DWG, no i po prostu wykorzystać te pliki DWG tu powiedzmy do takiego typowego użycia ich jako kalek do tego, żeby szybko stworzyć samemu model 3D obiektu w programie OZC i tam wykonać obliczenia. No tutaj, żeby powiedzmy wyeksportować, to trzeba wybrać po prostu rysunki, jakie chcemy wyeksportować. I za chwilę taki eksport powinien nastąpić. Tu, żeby już zachować powiedzmy czystość zapisywania danych, żeby potem ich nie szukać, przełączę się do tego katalogu i zapiszemy sobie te pliki DWG, żeby pokazać, że one gdzieś tam też są tak naprawdę do wykorzystania. De facto mamy dwie możliwości. Albo spróbować wyeksportować budynku od razu w formacie GBXML-a, co byłoby o tyle korzystne, że nie musielibyśmy nic rysować i generalnie wykorzystać wymiary, typy przegród i tak dalej bezpośrednio do obliczeń, lub też podejść w taki sposób bardziej tradycyjny, uzyskać podkłady w formie DWG i obrobić te podkłady na zasadzie obrysowania i stworzenia we własnym zakresie modelu 3D na potrzeby obliczeń cieplnych. Okej.
To tyle, co możemy spróbować wyciągnąć z tej architektury. Natomiast ja w tej chwili otworzę nowy projekt, żeby troszeczkę bardziej Państwa zapoznać z tym pluginem i jego możliwościami. Otworzymy sobie szablon mechaniczny. OK. OK, mamy jakiś nowy szablon, nowy projekt. I proszę zobaczyć, ta zakładka K. Ona przede wszystkim w jednym miejscu, w dosyć wygodnej formie, dostarcza nam wszystkie systemy rurowe jako rodziny produktów dostępne w asortymencie systemu K. Ja tutaj wybiorę coś, no wszystko jedno w zasadzie co, żeby Państwu jak gdyby pokazać zasadę działania. W tej chwili wczytuję wybraną rodzinę rur, którą za chwilę będę mu rysować. Co dalej? Dalej mamy tutaj elementy wyposażenia instalacji. Chwilkę muszę poczekać, żeby ta rodzina się wczytała. Mamy elementy wyposażenia instalacji w postaci zaworów, no, które też tak naprawdę możemy używać w trakcie procesu rysowania. Dlaczego my jako firma CAM rozbudowaliśmy ten plugin właśnie o elementy teoretycznie niezwiązane z naszą ofertą? Otóż okazuje się, że projektowanie BIM tylko i wyłącznie na platformie Revit no niesie za sobą, w zakresie oczywiście instalacji wewnętrznych, niesie za sobą kilka problemów. Po pierwsze, to jest kwestia dostępności rodzin i brak spójności, brak jednego standardu tworzenia tych rodzin, tak żeby one się wzajemnie rozumiały. I nie należy się spodziewać, że stawiając jakiś dowolny zawór na dowolnej rurze, pomiędzy tymi dwoma elementami program Revit zestawi kształtkę czy złączkę, która jest tak naprawdę fizycznie występującym elementem i potrzebnym do wykonania połączenia tych elementów. Dlatego też staraliśmy się pójść troszeczkę szerzej, stworzyć taki spójny system rodzin, które będą się wzajemnie rozumiały. I właśnie do tego celu tutaj zostały stworzone takie zawory no name, czyli niezwiązane w tej chwili z producentem, a jeżeli byśmy rozpatrywali ich kształty, to one oczywiście są schematyczne, w pewien sposób uproszczone, no niemniej jak gdyby gabarety tych elementów, bo tak naprawdę w tej chwili najbardziej istotne jest to, żebyśmy mieli zapewnioną przestrzeń, która jest niezbędna do zabudowy tych elementów z ich realnymi wymiarami. Mamy nadzieję, że inni producenci podążą tą ścieżką i spróbują tutaj dopisać swoje rozwiązania po to, żeby te katalogi były jak najbardziej pełne. Natomiast tak jak mówię, my na razie stworzyliśmy pewien pakiet rozwiązań no name po to właśnie, żeby systemy rurowe miały szansę podłączać się do tych elementów prawidłowymi kształtkami, prawidłowymi rozwiązaniami. No i teraz jak to wygląda? No tutaj możemy zastosować te rury, które żeśmy sobie wczytali. Proszę zobaczyć, to jest ta rura. Tutaj jeszcze muszę ustawić odsunięcie 0, żeby cokolwiek było widać. Może też skalę troszeczkę zmniejszymy, żeby było łatwiej obserwować i próbujemy rysować. Ja nie jestem ekspertem w Revicie, to od razu Państwu mówię, więc za jakieś tam niedociągnięcia od razu przepraszam. No niemniej będę chciał zaprezentować tutaj możliwości. Narysowaliśmy rurę, ustawmy jeszcze w takim razie jej odzwierciedlenie tutaj, tak żeby było to bardziej dla Państwa czytelne. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli od tej rury będziemy chcieli zrobić jakieś odejście, a odejście powiedzmy małej średnicy, no to tutaj przy standardowych mechanizmach, jakimi dysponuje Revit, zaczyna się drobny problem. Tak naprawdę on nie znalazł takiego rozwiązania, takiego trójnika, który daje aż tak dużą redukcję. Natomiast w naszym pluginie zostały wprowadzone pewne elementy związane z logiką połączeń, czyli taki
rodzaj dodania inteligencji do Revita, który pozwoli nam taki węzeł zrealizować. Do tego służy właśnie taka funkcja Correct Connection albo Auto Correct Connection. Może na razie wyciągnę te funkcje tutaj niżej, żeby one były łatwiej dostępne. No i zobaczmy, co się stanie, jeżeli naciśniemy korygowanie tego połączenia. Jeszcze raz przepraszam, ale ten komputer nie jest za szybki, jest jeszcze generalnie tutaj kwestia łączy. Proszę zobaczyć, żeby wykonać takie połączenie, no to trzeba użyć paru przejściówek, paru redukcji. Mało tego, między nimi występują kawałki rur. W związku z tym no nie jest to takie oczywiste i nie jest to takie proste i wymaga to też odpowiedniego miejsca do zabudowy. Mamy nadzieję, że dzięki takiej konstrukcji ten plugin jak gdyby pozwoli Państwu pewnie rysować instalację w taki sposób, żeby była ona fizycznie do zmontowania, a jednocześnie no, nie zmusi Państwa do uczenia się w pełni asortymentu. I to była nasza główna idea, która powodowała, że zaczęliśmy pracować nad takim pluginem. Proszę zobaczyć, że ten system rodzin, on ma dosyć istotny sens właśnie w zakresie zestawień materiałów. Jeżeli teraz ja wybiorę zawór i wstawię na taką rurę, no to oczywiście w pierwszym momencie mamy problem polegający na tym, że pierwsza sprawa to jest taka, że Revit próbuje w naturalny sposób ustawić średnicę tego zaworu taką samą jak średnicę rury. No oczywiście jest to rura tworzywowa, średnica nominalna 63, w armaturze coś takiego nie występuje. Więc zmieńmy sobie tą średnicę na średnicę 40 mm, co być może będzie już bardziej odzwierciedlało realnie sytuację. No i znowu mamy sytuację taką, że z takimi elementami sam Revit siebie no nie bardzo jest w stanie sobie poradzić. W związku z tym no, musimy spróbować użyć korekty. Proszę bardzo. W tej chwili zaczynają się dobierać poprawne elementy. Ja może włączę autokorektę, bo to będzie bardziej efektywnie działało. No, spróbujmy jeszcze zrobić taki zabieg, że zmniejszymy jeszcze bardziej średnicę. Oczywiście. Okay. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy już cały zestaw zarówno złączek gwintowych, jak i redukcji i tak dalej, które umożliwiają takie połączenie. Dodatkowym elementem, który jest problematyczny w Revit, to jest rysowanie łukami. W związku z tym tutaj w tej wersji plugina rozwiązaliśmy również ten problem, wprowadzając taką dodatkową opcję po prostu rysowania, tak? Czyli w tej chwili generalnie rysuję kolanami. Powinno być widoczne. Ale jeżeli zmienię tryb rysowania, przykładowo właśnie tutaj łukami, no to możemy spróbować coś narysować, żeby pokazać Państwu, jak to działa. Przy rysowaniu łukami oczywiście trzeba mieć na względzie to, że no jest wymagana jakaś minimalna długość rury, żeby ją zdjąć i oczywiście kąt, który no też musi uwzględniać minimalny promień gięcia, czy maksymalny promień gięcia rury. No i w ten sposób możemy oczywiście kontynuować rysowanie. Ten plugin oczywiście dostarcza również szereg dodatkowych elementów stanowiących wyposażenie instalacji, chociażby rozdzielacze. Tutaj możemy się odwołać do katalogu. No i mamy takie rozdzielacze serii 75, które generalnie są stosowane na przykład w ogrzewaniu podłogowym, bo są wyposażone w zawory odcinające, ale również w zawory regulacyjne w postaci przepływomierzy. Ta rodzina, zdaje się już wczytała, więc może spróbujemy ją zastosować.
OK. Tutaj możemy jeszcze wybrać ilość obwodów rozdzielacza. Taki po prostu rozdzielacz sobie wstawić na nasz rysunek. OK. No oczywiście do tego rozdzielacza możemy podłączać również przewody, przy czym no, tutaj modelowanie 3D powoduje, że no, troszkę więcej zabiegów jest przy rysowaniu niż to jest w zakresie rysunku płaskiego. W związku z tym, żeby to sprawnie zrobić, ja może stworzę tutaj jakiś przekrój tego. Okay. I otworzę widok tego przekroju. Proszę bardzo, to jest ten nasz element, troszeczkę to rozciągnę, żeby było widać. Oczywiście obszar widoku jest dosyć duży, w związku z tym widać te rury, które biegną z tyłu, no, ale nie powinno mieć to znaczenia. I oczywiście tutaj do tego rozdzielacza też będziemy w stanie podłączyć i systemy rurowe. To już jakąś linię 25 wybierzemy. Jak również dodać wyposażenie w postaci zaworów. Escape. Oczywiście widok muszę znowu poprawić, bo standardowe ustawienia no, nie są zbyt ładne. Tak jak Państwo widzicie, oczywiście tutaj mogę dostawiać jeszcze zawory. Oczywiście od odejść też mogę zrobić rozprowadzenia rurowe. Także ten plugin, jeżeli ktoś chce pracować, wiecie, rysować tą instalację, to jest jak najbardziej przydatny, jak najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem pod kątem wszystkich zestawień materiałowych. Tutaj dodatkowo macie Państwo jeszcze możliwość załadowania ustawień projektu jako swoistego rodzaju szablony, które wprowadzą dodatkowo zestawienia materiałów w formie odpowiednich arkuszy i tak dalej. No to też Państwo jak gdyby powinno ułatwić poruszanie się w całym projekcie. Niemniej pozostaje pewien problem polegający na tym, że generalnie Revit nie daje dosyć dużych możliwości obliczeń, jeśli chodzi o elementy instalacji. Okay. Tutaj proszę zobaczyć, pojawiają się takie rzeczy jak dodatkowe arkusze związane z armaturą, jaką zastosowałem, kształtkami, jakie tam zostały zestawione w trakcie mojego rysowania i tak dalej. Myślę, że rozwijanie dalej tego tematu pluginu tutaj, że tak powiem, nie ma w tej chwili sensu i tak Państwo musicie potestować, potrenować. Natomiast, no, cóż mogę powiedzieć, rysujemy standardowymi funkcjami Revita, zakładka CAM nieco je tutaj modyfikuje, dostarcza nam rodzinę, wprowadza elementy logicznych połączeń, zestawień prawidłowych materiałów itd. W związku z tym, jeżeli ktoś stosuje system CAM-term, to zachęcam do tego, żeby używać tej zakładki. Natomiast nie rozwiążemy tutaj problemów liczenia instalacji jako całości, bilansowania hydraulicznego, równoważenia hydraulicznego i tak dalej, i tak dalej. Tu niestety pojawia się kolejny problem z projektowaniem w technologii BIM dla projektantów z branży sanitarnej, że tak naprawdę musimy wykonać podwójną pracę. Z reguły będziemy używać jakiegoś oprogramowania, które no po prostu policzy nam naszą instalację. Jeżeli to oprogramowanie nie ma możliwości tworzenia modeli 3D albo potem wyeksportowania tych modeli 3D do programów architektonicznych obsługujących BIM, no to będziemy stali przed problemem, że trzeba będzie to ręcznie przerysować, mało tego opisać. No, możecie Państwo sobie wyobrazić, ile to dodatkowej pracy wymaga. W związku z tym my poszliśmy troszeczkę inaczej. Stworzyliśmy właśnie możliwość eksportu. Może tą możliwość eksportu instalacji ja Państwu pokażę przy tej okazji, tylko oczywiście otworzę coś nowego, żeby tutaj już nie mieszać. Po prostu projekt mechaniczny.
Została w CAN-SET wykonana taka modelowa instalacja. Potem jak otworzę program SET, to ją pokażę. W tej chwili pokażę, jak to wygląda po zaimportowaniu tutaj do programu. Tak naprawdę właśnie możecie Państwo te modele bezpośrednio wykorzystywać. I proszę Państwa, jeżeli mówimy o możliwości importu SET-a, to do tego służy ta zakładka. Musimy odnaleźć plik wyeksportowany z programu SET również do odpowiedniego formatu po to, żeby móc go zaczytać. No i teraz zobaczmy, co ja tutaj mam. Mam taki domek jednorodzinny, który został wyeksportowany po wykonaniu obliczeń instalacji chłodu CO i H2O i postaram się otworzyć tutaj w programie Revit. No możemy tutaj jeszcze dodatkowe opcje odznaczyć przy imporcie, żeby tworzyły się widoki kondygnacji analogiczne, jak to, co zostało zrobione w programie SET. Spróbujemy zaimportować tą instalację. Pierwsze, co się dzieje, to oczywiście importujemy rodziny produktów, którymi tak naprawdę w trakcie tego procesu importu zaczniemy rysować, wykorzystując standardowe funkcje Revita, naszą instalację, odzwierciedlając ją dokładnie tak, jak ona została stworzona w programie SET. Ten proces importu, jego czas w głównej mierze zależy od wielkości projektu, od tego, jak szybko program Revit pracuje na naszym komputerze. Może to potrwać kilka sekund, ale może też potrwać pół godziny. To już jest kwestia indywidualna. Macie Państwo kontrolę tego, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili tego importu. Tutaj właśnie poszczególne tworzą się kondygnacje z naszym rysunkiem. W związku z tym trzeba po prostu cierpliwie poczekać i tak na pewno będzie to krócej, niż gdybyśmy musieli narysować całą tą instalację od początku. Także jeszcze chwilkę cierpliwości. Tak jak mówię, jesteśmy zdalnie połączeni plus dodatkowe obciążenia komputera, więc chwilkę to musi niestety potrwać, ale za chwilkę powinniśmy zobaczyć efekt całości. Jeżeli chodzi o, proszę bardzo, import się udał, także serdecznie dziękuję za wyrozumiałość. Spróbuję teraz szybko pokazać ten model instalacji. Proszę bardzo, to jest to, co się udało nam wyciągnąć w zakresie tego domku jednorodzinnego. No tutaj oczywiście te parametry widoku trzeba sobie jeszcze raz ustawić, tak żeby wszystko widoczne. No i proszę zobaczyć, mamy tutaj trzy typy instalacji. Instalację grzewczą, również tutaj instalację wody, ale też instalację chłodzącą. Ta instalacja chłodząca w tej chwili jest liczona jako sieć rozprowadzeń przewodów do innych odbiorników charakteryzujących się no, odpowiednimi parametrami, czyli wymaganym ciśnieniem dyspozycyjnym, wymaganą mocą. Czyli tak naprawdę niewiele to się różni od instalacji grzewczej, poza tym, że są tutaj inne odbiorniki. I w przyszłości myślimy o tym, żeby wprowadzić jakieś algorytmy doboru klimatu, wektorów i tak dalej, ale myślę, że to za chwilę i bardziej Sankom powinien o tym mówić niż ja, my mamy tylko pewne życzenia z tym związane i no, oczywiście te nasze postulaty są do Sankomu też zgłaszane. Myślę, że to jest kwestia czasu, natomiast jak Państwo widzicie, te wszystkie instalacje, one się tutaj wyeksportowały. Mało tego, to co Państwu powiedziałem, te opisy, które no, są, że tak powiem, istotne, proszę zobaczyć, rura, ale rura konkretnej średnicy, konkretnego producenta z konkretnymi parametrami. Podobnie jeśli chodzi o grzejnik. W związku z tym naprawdę mnóstwo pracy jesteście Państwo w ten sposób w stanie zaoszczędzić. Ja teraz jeszcze przełączę się do programu OZC, żeby Państwu króciutko powiedzieć na temat analizy takiego modelu budynku uzyskanego w pliku GBXML. Zamknę już ten program Revit, dlatego że generalnie podejrzewam, że ten komputer nie pociągnie aż tylu programów na raz.
I przełączmy się do programu OZC, żeby Państwu pokazać, jak może wyglądać zaimportowanie takiego modelu z formatu GBXML. Ja mam tutaj przygotowany taki specjalny projekt startowy, w którym tak naprawdę za chwilę go otworzę. Informacja o szkoleniach, no dobrze, niech się odpali. Chwileczkę poczekamy, żeby się uspokoił komputer. Mam przygotowany taki projekt startowy, w którym tak naprawdę są wypełnione tylko dane ogólne. No bo oczywiście model budynku to jest jedna rzecz, a za szybko chyba chciałem wszystko zrobić, więc tutaj system jeszcze raz mnie zmusza do ponownego odpalenia. Więc mam taki startowy przykład, w którym postaram się pokazać, jak wygląda zaimportowany model. O, teraz pozwoliłem mu się otworzyć do końca, więc zadziałało. Przepraszam, ale tak jak mówiłem, no troszeczkę problemów technicznych się spodziewałem. Mam nadzieję, że nie są one jakieś ważące co dla Państwa. Proszę o wybaczenie jeszcze raz. Otwieram ten projekt startowy. No i tak naprawdę, co tutaj mamy? Mamy po prostu dane ogólne wypełnione w postaci informacji o budynku, podstawowe informacje dotyczące masywności, stopnia szczelności, systemu wentylacji oraz wypełnione tutaj mostki w zakresie typów mostków, tak żeby współczynniki liniowe do mostków były. Jeżeli chodzi o przegrody, zobaczmy jeszcze, no tutaj oczywiście nic nie ma na tym etapie i jeżeli chodzi o pomieszczenia, też nic tutaj nie ma. W związku z tym, pierwsze co mogę zrobić, to mogę spróbować zaimportować to, co wyeksportowałem z Revita i zobaczyć, co mi wyjdzie. Tutaj utworzyliśmy ten katalog nowy. OK. Tak. W pierwszym etapie program pyta mnie o typy pomieszczeń. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że temperatura wewnętrzna jest związana z typem pomieszczenia. Oczywiście inna będzie dla pokoju, inna będzie dla łazienki czy jakiegoś innego typu pomieszczenia. Jeżeli w projekcie architektonicznym do opisu pomieszczeń architekt użył jakiegoś systemu, czyli usystematyzował jakoś te nazewnictwo, no to ja mogę spróbować wykorzystać to nazewnictwo i powiedzieć, że łazienka u architekta to jest łazienką tutaj u mnie, a że WC u architekta to też jest WC u mnie. Dzięki temu dla tych pomieszczeń, mimo że być może z Revita nie poszła temperatura wewnętrzna, od razu jak gdyby określam temperatury wewnętrzne. Na tym etapie ten nakład pracy jest stosunkowo nieduży, dlatego że mam tutaj no, kilka, w zasadzie do kilkunastu typów pomieszczeń, a wszystkich pomieszczeń w projekcie mogę mieć 1000. W związku z tym łatwiej mi jest to zorganizować tutaj, jeżeli to jest jakaś systematyka w opisie pomieszczeń u architekta, niż klikać każde z tych 1000 pomieszczeń oddzielnie i tam ustawiać, co to tak naprawdę jest. Oczywiście na tym etapie ja już to zakończę i w zasadzie te informacje zostały zapisane. Możemy spróbować obejrzeć, co tak naprawdę się udało zaimportować. Mamy tutaj strukturę kondygnacji i na każdej kondygnacji mamy różnego rodzaju pomieszczenia. Tu oczywiście możemy sterować sobie widokami, możemy widzieć cały obiekt albo tylko wybrane pomieszczenie po to, żeby stwierdzić, czy wszystkie elementy, które chciałbym, żeby brały udział w obliczeniach cieplne występują. Ale proszę zauważyć, że tutaj w tym pomieszczeniu już znajdują się przegrody, znajdują się ich wymiary, w związku z tym tak naprawdę na tym etapie jest to już element, który pozwala obliczyć straty ciepła. Ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie wszystkie informacje mają szansę trafić do naszego programu OZC. Dlatego musimy przejść pewien standardowy, rutynowy zestaw czynności sprawdzających, to właśnie, żeby pewne dane uzupełnić.
Oczywiście dane ogólne to są podstawą, więc tu już nie będę wracał. Natomiast musimy zobaczyć, jakie materiały poszły tutaj z Revita. Do tego służy katalog materiałów i filtr GBXMR. I proszę zobaczyć, co się stało. Owszem, mamy materiały, ale one tak do końca nie są dobrze opisane. W związku z tym, tak naprawdę, pierwszym etapem, jeżeli to ma oczywiście sens, bo gdybym tutaj dostał listę 180 elementów, oczywiście bym to ignorował, pewnie bym to wykasował i od razu poszedł do przegród i tam sam spróbował opisać te przegrody w sposób dla mnie zrozumiały. Natomiast w tej chwili nie dysponuję takim opisem, więc po prostu tylko Państwu pokażę ten mechanizm. Załóżmy, że to jest jakaś warstwa drewna, tak, 40 mm. No to tutaj mogę sobie znaleźć coś, co jest podobne do drewna. No, dąb na przykład pewnie będzie, czy bóg, wszystko jedno. Wybieramy i proszę zobaczyć, ten element już żeśmy opisali. Tak naprawdę, proszę bardzo, on już nie ma czerwonego pasa. W ten sposób, analizując, co tutaj się dzieje, możemy spróbować opisać te wszystkie warstwy, czy te wszystkie materiały jednorodne. Zwracam tylko uwagę na jedną rzecz. Występuje tutaj pustka powietrzna. Ta pustka powietrzna tak naprawdę nie jest materiałem jednorodnym, bo w zależności od tego, czy ona będzie dobrze, czy źle wentylowana, słabo wentylowana, przepraszam, jaka będzie jej de facto grubość, będzie miała inny opór. Tak naprawdę tutaj nie powinniśmy tego traktować jako warstwę, w zasadzie wykasować ten materiał jako jednorodny i w przegrodzie po prostu określić, co to jest za rodzaj pustki. W ten sposób trzeba uzupełnić te wszystkie materiały, żeby, że tak powiem, dojść do możliwości obliczeń. Kolejna rzecz to jest przegrody. Tutaj oczywiście będą przegrody, które zostały zaimportowane na podstawie tego, co udało się znaleźć w modelu Revitowskim. Tam zapomniałem Państwu powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Analiza tego modelu odbywa się z uwzględnieniem stref pomieszczeń. W związku z tym, gdyby ktoś chciał przeprowadzać standardowymi funkcjami eksport modelu do formatu GBXML, to zawsze musi ustawić kubatury pomieszczeń jako ten element bazowy eksportu. I cała analiza odbywa się do kubatury. Jeżeli nie będzie kubatur, w tym momencie żadna architektura nam po prostu się w OZC nie pojawi. No i proszę zobaczyć, tutaj tak naprawdę te wszystkie przegrody są nieokreślone w tej chwili z racji tego, że po prostu nie ma tych warstw. Musiałbym je wcześniej te materiały budowlane dopisać, uzupełnić, chociażby przez takie kopiowanie, jak Państwu pokazałem, co jest dosyć proste, no ale tam parę kliki trzeba wykonać. Natomiast też nie należy się spodziewać, że wszystkie dodatkowe elementy opisujące przegrodę nam się tutaj pojawią, no bo z Revita na pewno nie pójdzie nam informacja, jaka ściana przylega do podłogi na gruncie, prawda, i jakie jest jej tam zagłębienie. Takie rzeczy trzeba będzie uzupełnić ręcznie. Podobnie może być z przegrodami typowymi. W związku z tym tutaj też musimy te elementy przejrzeć. Może okazać się, tutaj przechodzimy do danych podstawowych. No tak, no nie ma współczynników, więc na pewno takie elementy trzeba by było ręcznie uzupełnić. Zwracam tylko Państwu uwagę, że wszędzie obowiązuje ten filtr GBXMR, żeby nie przeglądać wszystkiego, co tylko tutaj jest dostępne w tych katalogach, szczególnie to tyczy się materiałów budowlanych, jednorodnych, warto ten filtr użyć, dlatego że wtedy widzimy tylko to, co rzeczywiście zostało dopisane tutaj poprzez Revita. No, nie zawsze, umówmy się, mądrze. Nad tym musimy mieć kontrolę, to musimy sprawdzić. No i uzupełniając te informacje, tak naprawdę doprowadzę ten model do możliwości obliczenia. Ja, żeby już nie tracić czasu, mam przygotowany taki model. To jest Start 2, gdzie troszeczkę się pobawiłem, żeby właśnie w ten sposób przygotować te dane do obliczeń. Okej, zobaczmy pomieszczenia. Proszę zobaczyć, tutaj w tym modelu, jeżeli wrócimy znowu do
materiałów budowlanych i znowu zrobimy ten filtr na elementy, które pojawiły się z GB XML-a. No to proszę zobaczyć, tutaj jest to opisane. Proszę zauważyć na jedną rzecz. To jest metal, powierzchnia metalowa, jaka jest zrywita. W zasadzie powinienem ją wyrzucić, bo ona nigdzie później nie występuje w przegrodach. To można się tylko domyśleć, że pewnie chodziło o szycie blachą dachu, no ale tak naprawdę nigdzie w przegrodach ona nie została użyta, więc ona nie powinna mieć tutaj jakby wpływu na obliczenia. Może od razu to zrobię, żeby uniknąć sytuacji takiej, że generalnie coś mi się nie liczy. Tak. No i teraz jeszcze zrobimy taki krótki przegląd przegród, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście też trzeba skorygować przegrody pod kątem osiągniętych współczynników przenikania U, no bo nie zawsze to jest tak, że one spełniają wymagania. Tutaj macie Państwo taką możliwość analizy pobrania współmieszczeń, kontekstu występowania i sprawdzenia chociażby wymagań technicznych. No widać, że ta podłoga w jednym wariancie występowania spełni wymaganie, w innym nie. To oznacza, że tak naprawdę powinna zostać docieplona. No ale to już jest jakby ocena konstrukcji przegród, którą zawsze musimy wykonać, bo musimy spełnić wymagania techniczne. Wracam tutaj do podstawowej konstrukcji. Ta przegroda jest w porządku, ta też, nie ma tutaj paska czerwonego, ta też. Abstrahuję oczywiście od współczynnika U w tej chwili. Ta też. No to jeszcze zobaczmy, czy tylko przegrody typowe mają wszystkie parametry. No tak, tutaj też powpisywałem te współczynniki U. Oczywiście przegrody też mogą być z narzuconymi wymiarami, szczególnie te typowe, ale to bardziej stosuje się przy takim ręcznym rysowaniu. Strukturę budynku mam. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy, że tak naprawdę struktura budynku składa się z dwóch elementów, dwóch typów elementów. Elementów fizycznych i elementów logicznych. W tej chwili tak naprawdę z Revita zostały zaczerpnięte wszystkie elementy fizyczne, czyli kondygnacje i strefy pomieszczeń. W każdej strefie pomieszczeń występują jakieś fizyczne elementy w postaci przegród, mających wpływ na wymianę ciepła, czyli generalnie na straty ciepła. Zawsze do tej struktury mogę dodać elementy logiczne pod tytułem grupy strefy. W ten sposób mogę modelować ten budynek w zakresie obliczeń. Mogę część tego budynku inaczej wyposażyć w inny system wentylacyjny. Ale również, jeżeli jest to budynek wielokombinacyjny, wielorodzinny, no to żeby liczyć stratę ciepła do sąsiada, to również każde mieszkanie musi być uwzględnione w oddzielnej grupie po to, żeby automatycznie można było znaleźć takie ściany, przez które należy tą stratę ciepła do sąsiada liczyć. No i w tej chwili ja mogę wykonać obliczenia. Tak? Obliczenia takiego obiektu, zobaczymy, czy się uda. No, generalnie udało się. Diagnostyki w tej chwili nie będę przeglądał. Nie to jest celem naszego dzisiejszego szkolenia. Prezentację mamy pokazać, jak efektywnie wykorzystywać tutaj możliwości zaczerpnięcia architektury. Zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Oczywiście jak będę eksportował potem instalację wrysowaną w taki obiekt, no to bardzo istotny jest punkt wstawiania. Punkt wstawiania tak naprawdę jest już ustalony dzięki temu, że wykorzystam jako podkłady budowlane albo opis budynku w formacie GB XML, albo plik i zaimportowane, wyeksportowane z Revita w formacie AutoCAD. Oczywiście mogę wczytać takie pliki. Od razu sprawdzimy, czy to, co tam wyeksportowałem, rzeczywiście jest. Proszę zobaczyć, te pliki są. Mogę je wczytać, mogę je obrysować, czyli przejść w taki tryb, jak gdyby podstawowy liczenia strat ciepła. Oczywiście już nie będę tego w tej chwili pokazywał. Jest zaplanowany cały cykl szkoleń, gdzie takie aspekty rysowania będziemy również omawiać. Mam policzony obiekt. OK, no to w tym momencie, że tak powiem, mogę spróbować zasymulować jakąś instalację w tym obiekcie, ale żeby to zrobić, to oczywiście muszę uruchomić program SET.
na wszelki wypadek zamknę OZC. I spróbujemy szybciutko coś naszkicować w programie C. Nie będę teraz oczywiście aktualizował. Te aktualizacje są dosyć częste, proszę się nie dziwić, bo nie dotyczą tylko funkcjonalności oprogramowania, ale również zmian w katalogach urządzeń. A w związku z tym warto jest co dwa tygodnie co najmniej aktualizować sobie oprogramowanie. Z tych też względów my, że tak powiem, domówiliśmy się z firmą Sancom, żeby nasz software był publikowany na ich stronach, bo oni jako producent oczywiście sprawują w pełni kontrolę nad najnowszymi wersjami, wszystkimi aktualizacjami i sami automatycznie podmieniają te pliki, tak żebyście Państwo zawsze dysponowali najbardziej aktualną wersją. Otworzyłem w tej chwili program SET. No i tutaj oczywiście, żeby cokolwiek zrobić, no też potrzebuję pewnej puli danych ogólnych. W związku z tym przełączymy się na dane ogólne. Dobrze. Chwycił. W porządku. Danych jest bardzo dużo tak naprawdę, ale żeby coś zacząć projektować, wystarczy wypełnić dane, które są po prostu niezbędne do obliczeń. Te dane są pokazane tutaj, prawda? W tym pasku. Jest ich naprawdę niewiele. Oczywiście im mniej danych ogólnych uzupełnię, tym później w miarę komplikowania się instalacji, występowania nowych elementów, bardziej będę musiał się zaangażować w opis bezpośredni tych elementów, bo w naturalny sposób one by były ściągnięte z danych ogólnych, ale jeżeli nie wypełnię danych ogólnych, to będę musiał ręcznie to dopisać. No więc tutaj przede wszystkim, żeby już uprościć sprawę, chcę zająć się projektowaniem tylko instalacji grzewczej, wyłączę pozostałe moduły. Jedyne, co w tym momencie tutaj muszę uzupełnić tak naprawdę, to jest strefa klimatyczna. No, jest to program do liczenia instalacji, ale można sobie wyobrazić sytuację grzejnika podłogowego, który ma kontakt od spodu z powietrzem zewnętrznym, jest tam jakimś przejazdem, no i w tym momencie ta temperatura zewnętrzna jest potrzebna do tego, żeby poprawnie liczyć moc takiego ogrzewania. OK, kolejnym elementem to będą rury. Tutaj muszę zaproponować jakiś rodzaj izolacji, niech to będzie pianka na rurach i wybrać jakiś typ rur. Oczywiście jestem w wersji kanowskiej oprogramowania, jaki tu jest rozwiązań, także praktycznie wszystko, co jest dostępne na rynku, Państwo tu znajdziecie. Ja się zawsze śmieję, że ta nasza wersja kanowska jest jedną z bardziej ogólnych wersji po wersji ogólnej. W zasadzie nie ma tutaj ograniczeń co darmo, powiedzmy, czy też grzejników. Ograniczenia są związane, no właśnie, z rurami, ale jak Państwo znacie ofertę firmy Kano, to wiecie, że tych rozwiązań jest tak wiele, że one praktycznie stanowią przekrój rynku. Tutaj mamy jakiś system rurowy Antepress. Proszę zobaczyć, paska nie mamy czerwonego, czyli taki minimalny zestaw danych zrobiliśmy. Ja tylko, żeby już po prostu uprościć sobie życie, to jeszcze tylko wpiszę informacje dotyczące źródeł ciepła, DP równe 0, czyli nie analizuję straty ciśnienia w źródle, pojemność 0, też nie będę tego analizował, bo inaczej on mnie o to i tak poprosi. No i tutaj jeszcze wybierzmy sobie jakiś grzejnik, który będziemy w standardzie stosować. Niech to będzie najzwyklejszy grzejnik płytowy VK. No nie chcę tu nikogo reklamować, ale wezmę coś, co jest już dosyć długo na rynku. Firmę właśnie taką. No i wszystko jedno, jaki grzejnik, bo to chodzi nam tylko o to, żeby pokazać Państwu pewne zasady. OK, jakiś tam zestaw danych ogólnych mam ustawiony, no więc teraz mogę zająć się instalacją. Przełączamy się w te rysunki. No i pierwsze co, no to oczywiście nie mam rzutów, ale ponieważ zaimportowałem GBXML-a do OZC, żeby zrobić obliczenia strat ciepła, to ten plik GBXML-a tak samo mogę wykorzystać tutaj. I mogę go wczytać, żeby uzyskać podkłady budowlane. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że po prostu importujemy ten sam podkład budowlany z GBXML-a, tą samą architekturę, którą wykorzystaliśmy po prostu w OZC.
Proszę zobaczyć, sytuacja podobna, pyta nas o typy pomieszczeń. Ja na razie to pominę, nie jest to istotne. Proszę zobaczyć, co się stało. Jeszcze chwilkę dajmy mu, patrząc mu zakres. Jest. No. Tak. Proszę Państwa, no to taki jest, jak się i mówi, i rysuje, i działa na online. Przepraszam serdecznie. Pozostaje kwestia scalenia. Proszę zobaczyć, tutaj są pomieszczenia, są temperatury jakieś tam, ale nie ma strat. Dlaczego? No bo oczywiście tych strat tutaj nie policzyliśmy jeszcze. Ten model przeliczyliśmy w OZC. W związku z czym możemy zrobić jeden podstawowy zabieg. Wejść w dane pomieszczenia i w tym momencie powiązać nasze obliczenia z OZC z tym konkretnym plikiem. Jest tylko jeden warunek. Nie możemy zmieniać symboli pomieszczeń. Czyli wejdę w tej chwili w otwarcie danych, webinar i tutaj ten start 2, który się nam przeliczył wcześniej. Otwórz. OK. Proszę zobaczyć, co się stało. Po numerach pomieszczeń zostały dodane moce cieplne. W ten sposób jak gdyby scaliłem wyniki OZC z tym, co teraz będę chciał robić w programie SET. Przechodzimy do danych rysunków. No i w tej chwili tak naprawdę zakres rysunku. W tej chwili tak naprawdę możemy zająć się rysowaniem naszej instalacji. Ja już tak szybciutko naszkicuję cokolwiek. Proszę wybaczyć, nie będzie to miało większego sensu technicznego, ale wykorzystam takie szybkie funkcje rysowania. OK, postawimy grzejniki pod wszystkimi oknami. Wybierzmy grzejnik płytowy VK. On ściąga domyślnie ten typ, który wcześniej sobie określiłem w danych ogólnych. Tworzymy. Jest. Łączymy wszystko siecią przewodów. Oczywiście elementy mają gorące punkty. Tutaj co do rysowania, nawigacji w programie, to oczywiście pewnie będzie jeszcze jeden webinar na ten temat. W tej chwili tylko szybciutko stworzymy sobie cokolwiek, co mi się uda później wczytać do programu SET. OK, no dobrze. Sieć jakaś jest. Spróbujemy szybko do tej sieci podłączyć te grzejniki. W związku z tym zaznaczę grzejniki i wybiorę tutaj tam funkcję podłączaj do najbliższego przewodu. No oczywiście typem A podłącz. Udało się. No ale żeby policzyć instalację, no to muszę mieć źródło ciepła, więc narysuję tutaj jakieś źródło ciepła. OK. Troszkę je przekręcimy. No i muszę włączyć je w istniejącą strukturę rurociągów, tak żeby stanowiło to logiczną całość. A logiczna całość to jest od źródła do odbiornika. Mogę zobaczyć sobie model 3D tego, co narysowałem. Oczywiście w tym modelu 3D możemy wiele rzeczy modyfikować. Ja tylko zrobię taki zabieg, żeby generalnie podnieść te rury na troszkę wyższy poziom, żeby Państwu też pokazać, jak to dynamicznie się zmienia w tym modelu. Proszę zauważyć jedną podstawową zaletę przy projektowaniu. Tu operujemy tak naprawdę schematami płaskimi. Kopiowanie, rysowanie, powielanie jest błyskawiczne i nie ma tutaj absolutnie żadnego odniesienia do tego, co można zrobić w Revicie. A dlatego też to projektowanie w secie jest dla nas wygodne, bo oprócz tego, że mamy potężny silnik obliczeniowy, to jeszcze mamy potężne narzędzie graficzne, które, że tak powiem, pozwala nam bardzo szybko kreować chociażby takie instalacyjki, jak do tego dodamy wieloźródłowość, możliwość wszędzie deklaracji innych odbiorników, to nawet możemy częściowo sobie planować instalację w Revicie, rysując jej fragmenty, podłączając do źródeł ciepła, symulując ciągi grzejników czy innych odbiorników jakimś jednym odbiornikiem, po to chociażby, żeby wstępnie określić średnicę rury i zobaczyć, czy ona nam się zmieści w danej przestrzeni z dodatkowym jeszcze wyposażeniem, czy też nie. Tutaj jak gdyby praca z Revitem i tak dalej jest oczywiście dowolna. No dobrze, ale wracamy w tej chwili do naszego tematu. Obliczamy to, bo interesują mnie oczywiście zapisz
uniemożliwiające. Coś chyba jednak nie do końca dobrze zrobiłem. Przejmie się nie podłączył. Teraz zobaczymy, który. A, tutaj. No tutaj mamy taki kliniczny przypadek, że tak naprawdę no, nie wiedział, czy podłączyć tu, czy podłączyć tu. No, ręcznie mogę to oczywiście dorysować, ale nie o to chodzi w tej chwili, także wyrzucę to, bo to nie jest potrzebne. Spróbujemy obliczyć jeszcze raz. Teraz się policzyło. OK. No to cóż mogę zrobić? Mogę spróbować wyeksportować tą moją małą instalacyjkę do formatu, który zrozumie Revit i Plugin. Oczywiście obniżałem centralne ogrzewanie, więc tylko eksportuję centralne ogrzewanie. Tutaj oczywiście zmienię od razu katalog, żeby mi to łatwo było znaleźć. Widzicie, mam też szkoleniowy taki katalog, w którym dzisiaj wszystko zapisuję, więc OK. Jeszcze chwileczkę cierpliwości. Jest. No dobrze, tutaj w webinarze dzisiejszym zapiszemy to jeszcze z jakąś taką nazwą, którą łatwo znajdziemy. OK, zapisz. No dobrze. Zrobiłem, policzyłem, oczywiście mogę to etykietować i tak dalej, ale nie w tym rzecz dzisiaj. Zamykam. I jeszcze raz spróbuję odpalić program Revit. No, jak Państwo widzicie, chwilkę to trwa. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że wszelkie zmiany w instalacji wykonane w secie wymagają ponownego wyeksportowania do tego pliku wymiany i ponownego zaczytania do Revita. Zaraz zresztą w pluginie zobaczymy takie opcje. No tu oczywiście już wezmę w tej chwili na szybko jakiś nowy projekt mechaniczny. OK. Udało się otworzyć. No i proszę Państwa, mamy tą zakładkę. Tak? Proszę zobaczyć, jeżeli to kliknę import, to tutaj mam import, zastąpienie, usunięcie instalacji i tak dalej. Proszę pamiętać o tym, że synchronizacja danych tutaj z setem, jeżeli cokolwiek zmienię z setem, wymaga ponownego wyeksportowania, no tak naprawdę nowego modelu w tym momencie instalacji. Może być pod tą samą nazwą, ale wtedy muszę tutaj również zaczytać to jeszcze raz, żeby te zmiany przeszły. Jeżeli wykasuję, to on wykasowuje tylko i wyłącznie elementy, które zostały zaczerpnięte z seta. Jeżeli cokolwiek ręcznie dorysujemy tutaj jako uzupełnienie rysunku, stosując dostępne rodziny produktów, to oczywiście to zostanie, bo to jest traktowane jako element nie do ruszenia, niezwiązany z setem, po prostu nie wiemy. To już musi być decyzja projektanta, czy on ten element chce zostawić, czy też nie. No dobrze, spróbujemy odnaleźć nasz plik. Udało się. No, wyznaczmy tutaj jeszcze opcję i spróbujemy zaimportować ten fragment instalacji, który przed chwilą narysowaliśmy. Przepraszam Państwa za przeciągnięcie naszego spotkania, ale jak Państwo widzicie, no, temat jest dosyć złożony i wiele można o nim mówić. No, na razie to jest widok mizerny, ale oczywiście możemy włączyć widok 3D. No i tutaj oczywiście możemy też poustawiać odwzorowanie elementów, tak żeby to miało większy sens. Proszę zobaczyć. To jest ta instalacja, którą przed chwilą narysowałem. Tu już widzę, że ręka mi drgnęła i jedna rura została na dole niepotrzebnie. OK, a tutaj proszę zobaczyć, będzie za chwilę element pod tytułem dobrany grzejnik z długością, ze wszystkim. No i w ten sposób, proszę zobaczyć, dosyć szybko, sprawnie coś policzyłem i dosyć szybko, sprawnie coś przeniosłem do Revita. Jeszcze raz, gdybym
tą instalację wczytywał do architektury Revita, a do rysowania instalacji użył podkładów z tej architektury albo w formacie GBXML, albo jako DWG, czyli pliki autokadowskie, to ta instalacja wstawiłaby mi się dokładnie tak, jak ona została narysowana na tych podkładach w ten obiekt właśnie w Revicie. Więc tutaj jak gdyby punkt wstawiania jest trzymany automatycznie. Myślę, że no, w tym bloku powiedzmy to wszystko, co chcielibyśmy Państwu zasygnalizować. Oczywiście możecie Państwo teraz zadawać pytania, mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć. Jeśli nie, to postaram się, żeby odpowiedzi zostały opublikowane gdzieś na stronach internetowych. Dostaniecie Państwo informacje, dlatego że jak mówię, no, nie czuję się super ekspertem w Revicie. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja taka, że czegoś po prostu wiedzieć nie będę. Ale zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę z punktu widzenia branży instalacyjnej możecie Państwo projektować w BIM, nie używając w ogóle Revita, pod warunkiem, że dostaniecie odpowiednie podkłady czy też model GBXML od architekta. No i zwrócicie mu w tej formie, o której tutaj mówimy, instalację. Tak naprawdę, jeżeli rozpatruje się procesy projektowania BIM, to nieodłącznym elementem tego projektowania zaczyna być koordynacja, przy czym koordynacja wielobranżowa. W związku z tym tak naprawdę musi być element, jednostka koordynująca w ogóle projektowanie w BIM. No i oczywiście sam instalator tego nie załatwi. W związku z tym wystarczy, że będziecie Państwo takie modele dostarczali, a po prostu ktoś będzie mógł to koordynować z pozostałymi elementami wyposażenia technicznego budynku. Czyli zwracam również uwagę, że też nie do końca musicie Państwo być wyposażeni w Revita, żeby coś do BIM-u zwracać. Kolejna kwestia to kwestie jeszcze kolizji. Jak Państwo widzicie tutaj, te rurki się przecinają, no oczywiście Revit to wykaże jako kolizję. Możemy się bawić, oczywiście ten odcinek w secie może zostać podzielony na dwa, możemy wyprowadzić na troszkę inny poziom, tą górną część, tak żeby zrobić taką odsadzkę. No tylko pytanie, czy gra jest warta świeczki i czy rzeczywiście coś takiego będziemy traktowali jako kolizję, skoro wiemy, że to i tak jest wygięcie rury na drugą. No ale tutaj, jeżeli chodzi o samo projektowanie, w Revicie, jakie stopnie szczegółowości przyjmować zarówno w opisie geometrii, jak również w opisie technicznym. To są jak gdyby oddzielne tematy, które no, tak naprawdę dopiero życie zaczyna weryfikować, bo się okazuje, że zbyt duży stopień szczegółowości potrafi zablokować komputery przy dużych instalacjach, nie ma to większego sensu. I tak dalej, i tak dalej. No to są oddzielne tematy, wszyscy uczymy się tego BIM-a i mam nadzieję, że te narzędzia, które w tej chwili jak gdyby Państwu jesteśmy w stanie zaproponować, zaoferować, no troszeczkę też pomogą Państwu w tym temacie, jeżeli pojawi się wymóg takiego projektowania. Także ja dziękuję serdecznie. Jeszcze zerknę na pytania. Questions. No nie widzę za dużo pytań. No także, no cóż, w takim układzie, no nie ma pytań. W takim układzie jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za to, że z nami wytrzymaliście. Jeżeli ten cykl spotkań jest dla Państwa interesujący, to zapraszam na następne. A ze swojej strony życzę Państwu wszystkiego dobrego, cierpliwości w tym no, trudnym dla nas czasie i zdrowia. Także serdecznie Państwu dziękuję.